środę, 22 grudnia. Bardzo serdecznie witam w codzienniku biblijnym słowami z modlitewnika z Biblią na co dzień. I na dzisiejszy dzień wyznaczone jest Słowo Boże z czwartej Księgi Mojżeszowej, z 14 rozdziału. Rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo. I w liście apostoła Pawła do Efezjan w pierwszym rozdziale czytamy: w Jezusie Chrystusie mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Moi drodzy, podejrzewam, że nieraz usłyszeliśmy, a może też i sami użyliśmy stwierdzenia odpuść. Odpuść sobie, odpuść komuś, daj sobie spokój. Pan Jezus skierował do swoich uczniów w zasadzie nakaz odpuszczenia, mówiąc: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. I kiedy nauczał uczniów, aby modlili się do Boga i prosili o odpuszczenie swoich win, wyjaśnił im, że otrzymanie przebaczenia jest zależne od przebaczenia innym. Powiedział uczniom, że powinni modlić się, mówiąc: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A kiedy umierał w cierpieniu i pohańbieniu na krzyżu, zawołał: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I myślę, że temat odpuszczenia i przebaczenia jest ciągle aktualny, a szczególnie aktualny w przededniu świąt Narodzenia Pańskiego. Za dwa dni w gronie rodzinnym zasiądziemy do uroczystej wieczerzy wigilijnej. I oprócz świątecznej atmosfery cudu Bożego Narodzenia, będziemy składali życzenia, będziemy przełamywali się opłatkiem, spojrzymy sobie w oczy i będziemy rozmawiali. Może to będzie czas spotkania z osobami, z którymi nie widzieliśmy się na co dzień, z którymi nie widzimy się na co dzień. Zapewne będą towarzyszyć nam chwile piękne, a może też pojawią się łzy i wzruszające momenty. A może przeżywamy właśnie teraz czas smutku, choroby, cierpienia, jakiegoś doświadczenia, albo czas żałoby po odejściu kogoś nam bliskiego. Być może też w naszej pamięci pozostają niezagojone blizny, głębokie zadry albo rozdrapane rany, które ktoś nam zadał i odczuwamy ból, złość i niepokój w swoim sercu. Bywa też i tak, że niechęć i nienawiść dotyka nas ze strony nam najbliższych osób. I myślę, że to chyba jest najgorszy rodzaj nienawiści, szczególnie jeśli niczym nie zawiniliśmy i nie zasłużyliśmy. I tutaj stoimy przed wyborem. Możemy na zło zareagować złem i oddać pięknym za nadobne. Możemy na niechęć zareagować niechęcią, a na nienawiść nienawiścią. Cios za cios, oko za oko. Ale możemy nie pozwolić opanować się nienawiści, niechęci czy zemście. I do tego drugiego dziś chciałbym Was, drodzy, zachęcić. Nie pozwólmy ogarnąć się przez ducha odwetu. Bądźmy gotowi na pojednanie. Pan Bóg od nas tego oczekuje. Odpuść i przebacz swoim wrogom i prześladowcom. Doświadczyłeś zła, krzywdy czy niesprawiedliwości? Nie odpłacaj tym samym. Odpuść i przebacz. Nie dlatego, że ktoś przeprasza i żałuje, ale od razu. Odpuść i przebacz. Odpuść i przebacz dlatego, że duch nienawiści i odwetu jest trucizną, która niszczy nasze życie. Zło, którego doświadczamy od innych, pozostaje złem, ale to zło jest zewnętrzne. Ono rani nas, ale jest na zewnątrz. To nie jest Twoje zło. Ale gdy pozwolisz opanować się duchowi nienawiści i odwetu, to zło lokuje się w Tobie. Robimy wtedy złu mieszkanie w swoim sercu.
odpuść i przebacz, a wyrzucisz zło z siebie. To będzie wyrzucenie z siebie trucizny, która niszczy życie. Czasami prosimy Boga o uzdrowienie, a jednocześnie pijemy truciznę nienawiści i odwetu. Odpuść i przebacz. Nie oznacza to, że nie możemy się bronić. Nie oznacza to, że mamy się katować. Chodzi jedynie o to, żeby nie nosić w sercu trucizny nienawiści i odwetu. Ludzi, którzy nas krzywdzą, zostawmy Bogu. Może kiedyś zrozumieją i przyjdą z pojednaniem, a może utopią się w swojej żółci. Tak czy inaczej, zostawmy ich Bogu, ale módlmy się za nich i powierzmy ich w ręce Boga, by On ich dotknął i zmienił. Dotyk jest ważny, ale nie można go rozumieć magicznie. Na zasadzie podchodzimy, dotykamy i cyk, jesteśmy zdrowi, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To nie tak. Dotyk to wyraz bliskości i jedności. Dotykam Jezusa, to znaczy chcę być blisko Niego. Chcę być razem z Nim, myśleć jak On, czuć jak On, tworzyć z Nim jedność. Dotknąć Jezusa oznacza wyrzec się ducha nienawiści i odwetu. Dlatego odpuść, przebacz i wypluj truciznę. Amen.